się na fontannie. Tym razem tutaj w towarzystwie dwóch przepięknych blondynek, Simona i Agnieszka. Wizażystki, które również opowiedzą nam właśnie o tych wiosennych trendach. Dziewczyny, jak powinnyśmy malować się na wiosnę? Jakie kolory powinny znaleźć się w naszej palecie? Wiesz co, wychodząc gdziekolwiek do każdego sklepu, możemy zauważyć, że w tym sezonie królują pastele. I tak samo jak w naszych szafach, tak samo i w makijażu królują lekkie kolory, takie jak pistacja, błękit, pomarańcz, wszystko w pastelowych odcieniach. Jak powinnyśmy się wobec tego malować? Widzę dzisiaj bardzo, bardzo delikatnie, usta są zaakcentowane, oczy właśnie podkreślone taką kredką, koloru tutaj nie ma. Jeśli robimy właśnie, malujemy powiekę na jakiś kolor, co wtedy powinnyśmy zrobić z ustami? Raczej łączymy mniej więcej do trzech kolorów pasteli, raczej robimy to umiarkowanie, nie przesadzamy. Możemy tam delikatnie tą kreseczkę wyciągnąć sobie, troszeczkę podkreślić oko, żeby ono było na miejscu. Usta powiedziałabym, że przy trzech kolorach to raczej blade, kremowe. Ewentualnie jak ktoś woli bardziej usta podkreślone, to wtedy wiadomo coś intensywniejszego. Ja ostatnio też zauważyłam, że bodajże Edyta Herbuś miała takie usta właśnie w dwóch odcieniach. Czy to też jest teraz hitem? Jest i to bardzo fajnie powiększa usta przede wszystkim. Optycznie tak, jeżeli damy ciemniejszego koloru właśnie w środek ust, to będzie dawało efekt powiększenia optycznego. I jak te kolory na tych ustach wtedy powinnyśmy łączyć? Czy to powinien być ten sam kolor, ale w innym odcieniu? Czy możemy troszkę się bawić tymi kolorami? Możemy się bawić, to zależy wszystko od naszej wyobraźni. Oscylujemy między pomarańczem a różem, coś pudrowego też możemy tam dołączyć. Co robimy, jeśli chodzi o policzki? Koniecznie w tym sezonie kupujemy, drogie panie, rozświetlacz, który będzie dodawał blasku i takiego odświeżenia cerze. Do pasteli jak najbardziej. Do tego może być róż w kolorze pomarańczu, brzoskwini bądź delikatnego pastelowego różu. No i teraz pytanie, jakie kolory powinny dobierać blondynki, a jakie kolory powinny dobierać brunetki? Z pastelami jest o tyle łatwo, że właściwie pasują i takim, także to jakby obejmuje całe społeczeństwo. Czyli nie musimy się martwić dzisiaj, nie musimy każda się... wygląda dobrze w tym, wszystko zależy od naszej wyobraźni, od humoru i okazji, na jaką się wybieramy. No więc właśnie, bo jak pewnie wybieramy się gdzieś do klubu i na jakąś taką imprezę, no to musimy bardziej podkreślić te kolory i to oko. Na co dzień no, wygląda to też trochę inaczej, ale czy na co dzień możemy bawić się mimo wszystko tymi pastelami? Jasne, pastele właśnie to jest taki na co dzień, dzienny makijaż, natomiast jeżeli idziemy na wieczór gdzieś, to polecamy oczywiście czerwoną szminkę, wtedy delikatnie akcentujemy oko. Albo smokey eye. Albo smokey eye. Klasyczne, zawsze niezawodne, także jak nie wiemy, co się zdecydować, to decydujemy się na smokey eye i to jest dokładnie zawsze trafione w dziesiątkę. Tylko wtedy delikatne usta. Żeby oczywiście już nie działo się za dużo tak naprawdę na tej naszej twarzy. I teraz jeszcze ostatnie pytanie, jeśli chodzi o naszą karnację. Tutaj też dziewczyny, na przykład Ola, już widzę wszystkich, grzecznie siedzą i gotowe, zaraz do Was wracam. Ola ma taką bardzo jasną karnację. Jak wtedy powinna dobierać te kolory? Powinna ożywić właśnie to oko, czy raczej tak delikatnie? W zależności od tego, jaki jest kolor oczu, wtedy dobieramy kolory. Tutaj tęczówka jest zielona, widać, że taki... Dlatego brązy i zielenie będą uwydatniały jeszcze bardziej kolor zielony. Do takiej jasnej karnacji polecałabym raczej jasny róż, właśnie taki rozświetlający, wpadający w róż bądź delikatną brzoskwinię. Nie możemy za bardzo przesadzać. Panie o jasnej karnacji raczej powinny używać różu na policzki, a nie bronzera na przykład. Mamy też brunetkę, chociaż tutaj się upierają cały czas, że to jest ciemny blond. Agata, jak Agata powinna się malować z kolei? Tu jest to fajnie właśnie podkreślone usta i też jest oko, czyli mimo, że jest taka... Taki pazurek dzisiaj. Dokładnie, to podkreśla całą urodę, to też właściwie zależy od urody jakby samej osoby, bo na przykład ktoś ma jasne włosy, a też niekoniecznie na przykład rysy są takie delikatne, więc to też jakby dobieram indywidualnie.
No i jeszcze Natalia. Natalia, która dzisiaj, ja cały czas kibicuję, bo jesteś bardzo odważna. Ta malina pojawiła się właśnie na włosach i uważam, że wygląda super. Naprawdę bardzo Natalii pasuje. No i tutaj też mamy dwa kolory, bo jest żółty i zielony, tak? Tak, kolor pomadki dopasowany do odcienia na włosach. Bardzo fajnie współgra, też jasna karnacja, więc ten makijaż nie może być za ciemny, nie może być przesadzony. Pomadka rozświetlająca, dodająca blasku cerze. No dobrze, super. Wobec tego ja porywam Twój mikrofon. Dziękuję Wam serdecznie. I uciekam teraz do dziewczyn, do Pani Joanny. Takie wiosenne makijaże, pojawiły się te kolory zielone dwa razy. Dlaczego akurat wybrała Pani zieleń? Ponieważ zieleń bardzo ładnie kontrastuje nam z ubiorem tutaj dziewczyn. Bo makijaż może być zarówno dopełnieniem stroju, jak i kontrastować nam ze strojem. Tutaj w tym przypadku górna powieka jest raczej stonowana, za to całą uwagę przyciąga nam dolna kreska. Jest w okoczeni zieleni, więc na pewno bardzo ładnie pasuje nam do włosów. Natomiast tam dziewczyna ma zrobione stylizację na motyla. Jak zamknie, to ma aż 3 kolory. Myślę, że właśnie przy otwartym oku w ogóle się nie rzuca w oczy, natomiast jak spojrzy w dół bądź zamknie, bardzo ładnie będzie wyglądało. No i tutaj jeszcze Ola, również te odcienie zieleni. Tutaj przechodzimy od, Ola, możesz zamknąć, od takich najjaśniejszych do oczywiście troszkę teraz bardziej zielonego. Tak, właśnie, to się nazywa makijaż monochromatyczny, czyli jest cieniowanie w jednym odcieniu. Tu w tym przypadku sam zielony został wykorzystany. Właśnie dziewczyna ma zielone oczy, więc w tym przypadku to będzie dopełnienie do koloru oczu, za to kontrastujący ze strojem. Dziękuję serdecznie. Panią Joannę oczywiście możemy zobaczyć w salonie Be Beauty i udać się na taką metamorfozę piękną wiosenną. Sławek, czy ty już skończyłeś? Natalia jest skończona i też się widziała i jest zadowolona. Muszę do ciebie wrócić, bo nie masz mikrofonu. Jesteś zadowolona? Tak, bardzo jestem zadowolona. Tak. Czyli nie żałujesz, że jesteś taką odważną kobietą? Tak, nie żałuję tego. Super. Co myślisz, powiedzą w domu, jak wrócisz? Na pewno będą zszokowani. To ale pozytywnie. To na pewno. Super, bardzo fajnie, czyli oklaski wielkie dla Sławka. Tutaj Agata też już jest skończona. Tak, skończyliśmy tutaj też już stylizację. Agata lubi mieć proste włosy, mimo że ma kręcone z natury, więc wyprostowaliśmy je. Tutaj mamy koloryzację z jasnymi końcówkami, czyli to, co się teraz albo teraz, albo nigdy. No, to jest w tej chwili to, co się powinno nosić. No i jedyne tutaj, co na pewno może jest troszeczkę za ciężka grzywka, ale to dlatego, że mamy tą keratynę, którą można zmyć dopiero po dobie, ale zdecydowaliśmy się ją zrobić, żeby nie było problemu na co dzień z prostowaniem tej grzywki. Agata, ty się jeszcze nie widziałaś. Nie widziałam się jeszcze, jestem ciekawa efektu. Czyli za chwilę będzie szok. Na pewno. Ale ja Cię widzę na co dzień, naprawdę wyglądasz bardzo ładnie, więc myślę, że pozytywnie się zaskoczysz. Tutaj Ola już jest skończona, czy jeszcze będziemy coś robić? No, zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze jest coś do zrobienia. Jak robiłem Agatę, to podszedłem jeszcze poprawić coś u Oli. Dziewczyny nasze, ja już czekam, żeby mogły się zobaczyć, żeby oceniła je nasza publiczność. No i drodzy Państwo, tak właśnie wyglądają nasze wiosenne metamorfozy. Oczywiście będzie można je zobaczyć również u nas na Facebooku. No i pamiętajcie, drogie panie, które siedzą teraz przed telewizorem, że królują pastele wszędzie. Tak naprawdę powinny znaleźć się one w naszej szafie, powinny znaleźć się również w naszym makijażu, takim codziennym i tym wieczorowym tak naprawdę. I mogą się kolory również znaleźć na włosach, więc bądźmy odważne i naprawdę korzystajmy z tych wszystkich kolorów, no bo idzie wiosna, a takie kolory myślę, że nas rozweselają tym bardziej. I to już niestety koniec naszego dzisiejszego programu, ale zapraszam standardowo jutro na godzinę 17:30.